co myślisz, że wygracie w FA Cup? Oczywiście. No tak nie wydaje mi się. Chcesz to załatwić jak mężczyźni? No dobra. To co, FIFA i meczek? Spoko, ja stawiam piwko. Dobra, ja pizza. A więc słowo się rzekło i stoczymy walkę. Pierwsza na konsoli, a następnie liczymy na nasze zespoły, żeby powalczyły na boiskach. Słuchajcie, i te wyniki, czyli nasz mecz na konsoli plus mecz w życiu realnym, dodamy do siebie. I która drużyna zdobędzie więcej bramek, ta wygrywa. Tak, i od razu mówię, słuchajcie, ja tutaj nie ustawię zespołu tak, jaki będzie grał, bo doszły mnie słuchy, że Fellaini, przez to, że Ibrahimović, Rashford i Martial są niedostępni, i Rooney będzie grał na ataku. No warto wspomnieć, brzmi strasznie. Nagrywamy to przed samym spotkaniem. Tak, więc dokładnie. Czy ja w sumie mam składzik gotowy, także może. No dobra, Ibrze nam start na pewno, bo to jest jednak Ibra. To jest a potem zobaczymy, co dalej. Powodzenia życzę. Powodzenia. Tak. Powodzenia. Jest. Mam nadzieję, że dużo bramek strzelę, bo jeżeli faktycznie United jest tak okrojone w dzisiejszym meczu, to będzie ciężko. Tak, właśnie, moi drodzy, też przypominam, że wczoraj nagraliśmy odcinek do Nexioma, także lećcie go obczaić, jak tylko skończy się ten mecz. No i oczywiście serdecznie polecam. A teraz gramy mecz. Zaczynamy. Dokładnie. Spokojnie, spokojnie, to wszystko trzeba z czasem, z finezją, z wyważeniem, kwintesą. Ale nie! 1-0, tak jest! Nie! Kurde! A, pięknie, moi drodzy, i Wayne Rooney, który u mnie gra na środkowym pomocniku ofensywnym, idealnie się znalazł w chyba podaniu Zlatana w polu karnym. Ale no i czekaj, czekaj, bo przecież ustaliliśmy, że ci zawodnicy, którzy strzelają bramki, a nie mogą grać w meczu, ich bramki się nie liczą. Jest, nie, nie ma takiej reguły. Nie ma jest takiej taka zasady. Reguła. Nie ma takiej zasady. Pięknie, 1-0 Manchester United. Jeden Hazard. Eden Hazard. Nie! David De Gea! To jest to! Matić, dlaczego to Matić strzelał, a nie Costa? Do N'Golo Kante. I N'Golo Kante, piłka do Pedro. I Pedro Rodriguez! Oj, oj, oj. No, i to już musi być gol. To nie. Nie ma. Diego Costa. Jak to nie jest bramka? Jak? Jeżeli tak Chelsea będzie dzisiaj grało, to będę w niebo wzięty. I nawet Conte założył ręce, po prostu załamał się chłopiec, jak zobaczył, co tutaj wygracie. Panowie, panowie, Diego Costa, Diego, kurde, blaszka, poprzeczka, no. Dobrze, dobrze, panowie, jeszcze tylko 45 minut. Nie chcę patrzeć. Jeszcze na tylko 4. Gramy dalej, statystyki nie grają. Ale to sprytnie rozwiązał. No super! Słyszałem, że nie będziesz. Paul Pogba! No halo, czy może ktoś mu jednak odbierze piłkę? Znaczy, ja rozumiem. O, ładnie! Nie! Czyli ja nie widziałem, gdzie jest piłka, nie? O, ale to ładnie rozegrali. Zaćmy, nie wiedziałem, co się dzieje na boisku. Ol! Stary. Co? No dobra, przecież no. Były nogi, no nie powiesz mi, że nie. Ale piłkę było pierwsze. Potem nogi poszły. O Boże, dobra, czy będzie chociaż rzut rożny? Nie będzie, ponieważ jest tu Zlatan, który walczy o piłkę niczym głodna lwica o swoje dzieci. Ze wszystkich sytuacji, jakie miałeś. Nie no, powiem tak. Nie, mam bardzo ładna bramka, ale aczkolwiek tak, co tu się teraz nie mam pojęcia. Podbijało i taki nagle ping-pong. No dobra, ale no nie powiesz mi, że nie zasłużyłem na tą bramkę. Nie, no tego nie powiem. No, nareszcie, jak Costa na pustą nie mógł trafić, no to stwierdził, że teraz łupnie bramkę z 30 metrów, bo tak. Nie! Ja! Aż ja muszę tu zmiany zrobić, bo Ibrahimović, widziałeś go chociaż raz przy piłce w tym meczu? Nie. No, chociaż podał do tego, do Runeja podał, no to tak, ale potem to już go nie było. Czy ja mam sobie jakieś zmiany zrobić? O tak, za tego cepa Costę z przyjemnością. Stary, Costę nie lubię, po prostu. I ludzie tam, jak możesz nie lubić Costy, przecież jesteś kibicem, z ciebie jest p***a, nie kibic, czymś, jak ty nie lubisz Costy. Ja nie lubię i koniec. Podanie było średnie, no ale co zrobić? No ale, no nie powiem, żebym był na niego zły, że tam tą piłkę sparował, no nie, bo teraz Thibaut. Jak? Nareszcie sobie przypomniał, co to znaczy bronić. O nie! O nie! Nie, dlaczego ty się wywróciłeś? To jest 2-0 jak nic! To nie jest 2-0! Dlaczego Dawid tutaj się przywrócił w miejscu zamiast atakować? Drodzy Państwo, zarówno kibice przed telewizorem,
jak i ci na stadionie, rozgrzani do czerwoności, mają świadomość, że dzisiaj przyjechały dwie niesamowite drużyny i czy to będzie 2-0, tak? Tak jest! I kto? Ander Herrera, 2-1, moi drodzy, piękny strzał w wykonaniu Hiszpana. Motor napędowy Manchester United w tym sezonie po raz kolejny potwierdza, że jest niezbędny. Znowu ci napadzior ten, podanie robi. Wcześniej jest Zlatan, teraz Rashford. No i bardzo dobrze, 2-1. No nie. Jak to Kurtuła teraz broni wszystko? Koniec. 2-1. Moi drodzy, pierwszy etap za nami. Prowadzę 2-1. Jeżeli Manchester, powiedzmy, no, jeżeli udałoby im się wygrać, to już totalnie pogrom w tym momencie. Natomiast jeżeli byśmy przegrali 1-0 albo 2-0, to nadal, wiecie, jest ta szansa zachowania honoru, bo FIFA wygrałem. A jak 2-1, to gramy w kamień, papier, nożyce, kto wygrał. Tak, dokładnie, po męsku. Także, moi drodzy, czas przenieście do reakcji. I oczywiście będą wycięte tylko te najlepsze podczas tego dokładnie meczu. A ja gratuluję wygranej. A dziękuję. Mecz się rozpoczął, także niech wygra lepszy, czyli United. Powodzenia. Biegnij, 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 biegnij! No! Nie! Jezus Maria! Nie! Eden, ty jesteś najlepszy w tej lidze i wiesz o tym, tak masz grać. Mua! Nie! Jezu! Boże! Proszę, ja będę teraz cichutko. Obiecuję, że będę cichutko, tylko strzelcie bramkę. Darmian na Diego Costa, no jasne. Darmian na Diego Costa, to się źle może skończyć. W takich fragmentach gry zdrożnych, on dobija! Jezu! Ty stary, mówię o nim, że rzadko i właśnie prawie władował, nie? No i chyba teraz już nie będzie się ten... Ty jeszcze... A przed chwilą o nim mówiliśmy, co? Że on tak naprawdę... On któryś raz już wjeżdża w Hazarda, swoją drogą. Ale nie wjechał teraz, już nawet nie wślił. Ale było... Skąd wiesz, jak nie widziałeś? To nie było przecież pokazane. Nie, no to nie było na żółtą, bez przesady, stary. To może wziął też pod uwagę, że... Ale gdzie? To był jego drugi faul na Hazardzie może. On nie jest drugi, w środku, nie, jak drugi, to nie? Nie, no przecież już on wcześniej dostał żółtą kartkę też za faul na Hazardzie. No, no tak, no to pierwszą żółtą kartkę, ale to jest stary decyzja o wywaleniu no, gościa w tym. To nie było na żółtą kartkę nawet, bez przesady. To faul okej. Okay. Znaczy, no faul jak najbardziej. Ale na pewno nie żółta kartka. A nie w takim meczu i nie przy wyniku 0-0. No mi się wydaje też, że się... Zgadzam się, że to był faul, ale... Nie na ten, ale wydaje mi się, że mógł też tutaj troszkę, po prostu... Troszkę chyba poniosło sędziego. No to grubo, powiem wam, grubo. No i co to? I może to nie będzie żółta kartka, powiedz mi. No powinna być, ale chyba sięga do kieszeni, czy nie? Nie! No! No tak! Ty, ale jak wyrył... Jak wyrył boisko! Pierwsza połowa właśnie się skończyła. Ja powiem szczerze, ja nie rozumiem tej czerwonej kartki i... Okej, pierwszą żółtą rozumiem, powiedzmy, że celowo wszedł tam w Hazarda i należała mu się ta żółta kartka. Natomiast druga w takim meczu... No, ustaliliśmy zgodnie, że to był faul, ale... Był faul, okej. Okay. Ale żółta sędzia, kartka to... I to było przy połowie boiska, tak? Zatrzymuje grę, okej, okay. Faul dla Chelsea, mogą sobie wrzucić, rozegrać, cokolwiek. Ale żółta druga kartka przy sytuacji, kiedy zawodnik ma już żółtą kartkę, to jest przecież przesada moim zdaniem. No, szczególnie w meczu, gdzie ścierają się dwie... Naprawdę dobre drużyny, no i to jest już wysoko, bo to jest ćwierćfinał FA Cup, tak? No, 0-0. To jest zdecydowanie moment przełomowy pierwszej połowy, bo póki co to przynajmniej mam takie odczucia, że w pierwszej połowie pierwsze 10 minut było zdecydowanie dla United, oni wtedy przeważali, Chelsea naprawdę chyba się aż nie spodziewała, że ta drużyna aż tak wysoko wyjdzie bez na przykład siły ofensywnej w postaci Martiala, czy Zlatana, czy chociażby Rooneya, ale Rashford naprawdę bardzo fajnie prowadził akcje ofensywne w połączeniu z Mkhitaryanem. No a później po tych 10 minutach wydaje mi się, że pałeczkę przejęła na następne 15-20 Chelsea. No i czerwona kartka to był przełomowy moment i w tym momencie się gra nieco... No zatrzymała, dokładnie, nic się nie stało. A tak jak powiedziałem, nie zauważyłem zbytniej różnicy tego braku jednego zawodnika u United. Nie ma nikogo z przodu. Mówiłem, że znowu trafi! N'Golo Kante! Jak ten chłop nie wie, jak to co to znaczy strzelić bramkę, a drugi raz strzela przeciwko United! Mówiłem, że w drugiej strzelą. Mówiłem, nie mógł tego lepiej strzelić. DH był źle ustawiony, bo nie sądził, że Kante strzeli. To też jest raz. Kante strzeli, to on był w locie przesuwania się na... W prawą stronę. W prawą stronę. Okej, możecie się zacząć bawić, ale strzelcie drugą bramkę, bo to się może na was zemścić. No właśnie, to się może na was zemścić! Nie! Dawaj, proszę cię, Rashford! Nie! Yes! Yes! Thibaut Courtois! Jezu, tak jest! Tak
tak jest! O tym mówię do jasnej cholery, strzelcie drugą bramkę i dopiero się bawcie, a nie teraz, Moses! Muszę powiedzieć, że zrobił bardzo dużo, zajebiście zagrał. No nie wyszedł mu strzał. Ale dobrze! No, gdzieś to wy... Ja pierdzielę ci! Spokojnie, nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Właśnie zobaczyliśmy statystyki, jest 65 minuta. Jeżeli chodzi o statystyki strzałów. Chelsea oddało 15 strzałów. Manchester United zaledwie 3. Jeżeli chodzi o strzały celne, u Chelsea zaledwie 3 strzały zmierzały w środku bramki. U Manchester United ta statystyka, jeżeli chodzi o porównanie procentowe, wygląda lepiej, bo jeden strzał na 3 był celny. Hazard biegnie i dalej huluje akcję. I on dalej kreuje te akcje. A Costa? Costa nie! No naprawdę? Czy to są jakieś jaja? To są jakieś żarty? Costa, zejdź z tego boiska, serio, proszę, Batshuayi. Ja pierdzielę. No, spokojnie, gdzie? Spokojnie. Nie! Aj, Pogba, ale czemu tak słabo? Paul! Oczywiście pierwsze spotkanie, które rozgrywaliśmy na wirtualnych murawach, wygrał Jacob 2-1. Mecz w rzeczywistości wygrała Chelsea 1-0. Daje to nam wynik remisowy 2-2, w związku z czym stwierdziliśmy, iż ten nasz mały pojedynek w takim wypadku rozstrzygnie, no, męska sprawa. To jak rozstrzygają prawdziwi mężczyźni, czyli oczywiście kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Tyle, no, walczymy o Ligę Europy, a potem Liga Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. I ja życzę w tej Lidze Europy powodzenia. Dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.